Dzień dobry z tej strony FPK. W dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć kilka słów o Chryslerze. Pograłem nim już trochę, zrobiłem tych bitewek co nieco i poczuwam już się na chwilę obecną do tego, aby rzeczywiście móc się wypowiadać na temat tego pojazdu. Może na samym starcie zacznę od tego, na jakiej konfiguracji grałem na tym pojeździe. Przede wszystkim tutaj warto sobie zauważyć, że dosyłacz. Stabilizator, wentylacja. Z takim zestawem grało mi się naprawdę przyjemnie. Uważam, że on jest jak najbardziej komfortowy do tego. Jeśli chodzi o pociski, na które grałem, bo na pewno dla Was jest to dość istotne, jeśli chodzi o ten pojazd, to w zasadzie mam tu oczywiście jakieś pociski przeciwpancerne, ale muszę Wam przyznać, że jeszcze ani jednego pocisku przeciwpancernego nie wystrzeliłem z tego pojazdu. Głównie oczywiście pociski APCR, czyli akurat w tym wypadku jest to amunicja premium na tym pojeździe, Gold. I jeszcze niejednokrotnie używałem też pociski odłamkowe, teraz po prostu sobie też zrobię coś takiego, że pociski przeciwpancerne w ogóle wyeliminuję, załaduję trochę więcej pocisków odłamkowych i jeszcze oczywiście trochę więcej golda. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne to duża gaśnica, mały zestaw naprawczy, mała apteczka, także bez tutaj jakiś szczególnych udziwnień jeśli chodzi o jakieś dodatkowe e, racje bojowe czy coś takiego, choć w tym wypadku byłaby to kola, tak kola. No, i cóż takiego, jeszcze załoga to nie jest jakaś mega ważna sprawa, ale już żebyście zobaczyli, załoga taka. Oczywiście tutaj jest ten kamuflaż, on mi do niczego nie jest potrzebny, po prostu w momencie, kiedy ja wbiję na tym kamuflażu 100%, to wtedy po prostu skasuję, jakby te perki na nowo rozdam, i jakby wtedy będę mógł sobie jakieś perki specjalistyczne dać. Czyli przykładowo. Zamiast tego kamuflażu, no, załóżmy jakiś tam zwiad czy coś takiego. Także tak to będzie wyglądało, bo ogólnie nie, nie sugerujcie się tym, że ten kamuflaż jest przydatny na tym pojeździe. Kamuflaż w ogóle nie jest przydatny na tym pojeździe. Tak to ujmę. No i jeszcze przebieg służby sobie wejdźmy. Ile ja bitew na tym pojeździe rozegrałem? Dobra, lecimy, lecimy. Już go pominąłem. Dobra jest. Na chwilę obecną na tym pojeździe rozegrałem 65 bitew. I przy 65 bitwach, mój procent zwycięstw wynosi 54%. E, uważam, że jak na taki pojazd, a uważam ten pojazd za dość dobry, choć za niedługo, zaraz dopiero o tym będę mówił, to jest to bardzo słaby procent zwycięstw i mógłbym jeszcze mieć jakieś pretensje do siebie, gdybym rzeczywiście beznadziejnie grał w tych bitwach, ale uważam, że. No, jest to totalny niefart z mojej strony, ponieważ zwróćcie uwagę na osiągi, jakie robiłem. Nie mówię, że jestem jakimś superkoksem i nie w każdej bitwie grałem dobrze. Ja też popełniam błędy, ale uważam, że na chwilę obecną, te średnie uszkodzenia one pewnie, uleg pewnie ulegną zmianie, pewnie spadną z czasem trochę, ale na chwilę obecną jest 2657 uszkodzeń. Średnio na bitwę, oczywiście, po 65 bitwach. No i co dalej? Wykryte pojazdy wroga 1,65. A jest to, przypominam, czołg ciężki, a także ta liczba też wykrytych pojazdów na bitwę. No, nie jest mała, także to świadczy jednak o tym, że zwykle gdzieś tam staram się bliżej podjechać, coś tam zagrać dość agresywnie. No i jeszcze oczywiście pojazdy, zniszczone pojazdy przeciwnika. Tutaj macie różne inne współczynniki. Sporo trafień, mimo że sporo blinduje, a duża część tych blindów to są oczywiście strzały nietrafione. To i tak jest całkiem spory procent trafień Ale to po prostu wynika z tego, że te działo naprawdę bardzo szybko skupia I naprawdę jest całkiem celne Jak już skupicie to macie bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo na to Że traficie w czołg przeciwnika No i cóż, jeszcze mogę do tego dodać Po 65 bitwach udało mi się wbić drugą odznakę biegłości I tu jest 85,63% dokładnie Teraz mój aktualny E, stosunek tej odznaki biegłości wynosi. Także tyle mi zajęło czasu wbicie tej odznaki. E, także to nie, nie było jakieś trudne. Ale teraz Wam powiem też, dlaczego być może teraz nie będę kontynuował jakby w aktualnym momencie robienia tej trzeciej odznaki na tym pojeździe. Mimo, że tak jak możecie zauważyć, nie idzie mi wcale na nim tak źle. Wynika to z tego, że. Dzień dzisiejszy, czyli dzień, w którym akurat sobie gdzieś tam nagrywam ten filmik, i jeszcze jakby dzień wczorajszy w stosunku do tego e, dnia dzisiejszego, e, to były dni, w których zagrałem około 30 bitew, coś takiego. Przez 30 bitew zagrałem tylko jedną bitwę na swoim tierze, i była e, kiedy byłem, no ciężko powiedzieć, na topie, po prostu były same ósemki. Reszta bitew. To były bitwy, w których albo grałem z dziewiątkami, albo grałem z dziesiątkami. Nie wiem, z czego to wynika. Wiem, że system matchmaking uległ zmianie, ale po prostu trochę mam takie, no dość tego, bo yy, radzę sobie jakoś tam. Ten czołg naprawdę ma spory potencjał i, i zaraz o tym też będę bardziej mówił, ale po prostu. Biorę pod uwagę też to, że gdybym grał też na niższych tierach, to szłoby mi oczywiście jeszcze lepiej, a skoro jest taka szansa, żeby jeszcze bardziej jakby cieszyć się przy tej grze, grając na jakimś tam czołgu, w tym wypadku na tym Chryslerze, no to nie będę po prostu chyba teraz sobie jeszcze psuł tego smaku i może jak się ten matchmaking poprawi, to wbiję tą trzecią odznakę, może jednak też teraz się skuszę, ale chyba na razie sobie zrobię krótką przerwę. Jeśli chodzi oczywiście o wbijanie tej trzeciej odznaki na naszym Chryslerku. No i teraz kwestia samego pojazdu. Uważam, że pojazd jest naprawdę bardzo dobry. Ma swoje wady, ma swoje zalety. Przede wszystkim, no, jak chcecie spenetrować ten pojazd, to najlepiej, żebyście walili w dolną płytę. Oczywiście ona też jest w stanie bardzo dużo dinkać, Najlepiej, jak powiem Wam tak, jak spotykacie ten pojazd, on zazwyczaj będziecie go spotykali od frontu, walcie najlepiej z Golda. E, I teraz, tak, tutaj też on ma taki włazik, i z tym włazikiem też jest taka magia. Czasami możecie strzelać po kilka razy w ten włas i będzie Wam wchodziło ze zero, czasami go będziecie penetrowali każdym strzałem. Przynajmniej ja walcząc z innymi Chryslerami miałem tego typu sytuacje. I tak samo jak przeciwnicy strzelali we mnie, takie są moje dotychczasowe doświadczenia, zobaczymy jak będzie dalej. Czołk naprawdę jest w stanie odbijać bardzo dużo, czasami też od dolnej płyty te pestki się dingają, od górnej płyty też naprawdę sporo się odbija. Przeciwnicy, żeby spenetrować ten pancerz jakby górny, no to muszą albo być bardzo blisko nas, albo muszą być takim wysokim czołgiem do tego, żeby mieć dobry kąt do penetracji no i do tego jeszcze zazwyczaj wysoką penetrację, już te dziewiątki, dziesiątki sobie radzą, ale mimo wszystko i tak się nawet te dziewiątki i dziesiątki sportingają od tego pojazdu, także... A Jeśli chodzi o możliwości też jazdy, no to uważam, że naprawdę przyjemnie się porusza ten czołg. W miarę się obraca, oczywiście nie rozwija on jakichś zawrotnych prędkości, ale te 33-34 na godzinę, coś takiego, spokojnie cały czas jedziemy, ta moc, moc po prostu jest naprawdę tego pojazdu bardzo duża. No i cóż, działo. Bardzo ważna rzecz, tak jak już na samym wstępie wspomniałem, ja korzystam oczywiście tutaj z amunicji goldowej, z amunicji premium. Po prostu korzystam... Jakby z tego dużego potencjału tego działa, które, jakby ten potencjał jest ukryty właśnie pod tym goldem. I, i cóż, no, no świetnie się gra, jeśli chodzi o, o właśnie załadowanie sobie takiego zestawu goldowego. Po prostu jedziecie. Nie mówię, że macie po prostu wszystkich kosicie, ale naprawdę można robić fenomenalne wyniki. Jak was naprawdę dobrze rzuci, albo jest sytuacja taka, że. Przeciwnicy nie mają zbyt dobrych dział, no to będziecie nie dość, że odbijać, co chwilę strzelać, a czołk naprawdę ten działo bardzo szybko skupia. Więc jesteście w stanie bardzo szybko oddawać strzały. Przeładunek jest też całkiem w porządku. No ogólnie, cóż ja Wam mogę powiedzieć? Takie podstawowe pytanie. Czy ten czołk jest OP? Czy ten czołk jest przesadzony? Ja uważam, że jak najbardziej. Trochę nim pograłem, tak jak zauważyliście, te 65 bitew jakoś źle mi nie szło. Nawet aż, no powiedzmy, zbyt dobrze na normalnym czołgu, aż tak dobrych wyników raczej ja akurat bym nie zrobił. Po prostu ten czołg, no, jego pancerz w zasadzie sprawia, że w wielu sytuacjach jest on nie do ruszenia oczywiście to nie jest tak, że jak wyjedziecie sobie na randoma to nikt was w ogóle nie ma prawa zniszczyć że, że nie będziecie w ogóle penetrowani on oczywiście te swoje boki powierzy też czasami go niektórzy penetrują można go też bardzo łatwo unieszkodliwić ale mimo wszystko przede wszystkim ze względu na pancerz jaki ten czołg posiada w wielu sytuacjach niestety jest on maszyną przesadzoną także miało być kilka słów wyszło trochę więcej ale chciałem tak co nieco opowiedzieć E, jakiegoś takiego, powiedzieć Wam moje zdanie na temat tego czołgu po rozegraniu tylu bitew, po e, osiągnięciu tej drugiej odznaki biegłości, którą właśnie przed chwilą zagrałem bitewkę, gdzie właśnie tą odznakę e, dostałem. Także to tyle z mojej strony. Do usłyszenia i trzymajcie się.